8 czerwca, kolejny dzień w obchodach stulecia klubu sportowego Korona Pogoń Stawiszyn. Jest to piknik rodzinny, spotkanie dzieci, rodziców, działaczy, wszystkich, którzy czują się związani z klubem sportowym Korona Pogoń Stawiszyn. Przejdź tam na boisko. My zaczynamy. Było. No było, chłopaki. Nie było. Było. No w ogóle tam mamy? Ustalone już? Tak. Pierwsze miejsce Hubert Ratajczyk w swojej kategorii wiekowej. Wielkie brawa dla Huberta. Wiktor Ziębiński również pierwsze miejsce w swojej kategorii. I Kuba Skowroński, wielkie brawa, też pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Każdy dostał po piłce. Będą mogli chłopaki
będą mogli chłopaki trenować i na nagrodę pocieszenia dla każdego śmiecia. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników, moi drodzy, za dzisiejsze zmagania. No to że można było. Mateusz, gratulacje. Zwycięzcą jest Antoni Trzeciak. Wielkie brawa dla Antka. Antek, chodź po nagrodę, nie wstydź się. Wielkie brawa dla Antka jeszcze raz. A w konkurencji, w sytuacji sam na sam z bramkarzem, pierwsze miejsce Antek Kaczmar. Wielkie brawa dla Antka. Antek dzisiaj ma swój dzień. Jeden i drugi. Brawo dla Antka. I miejsce drugie Marcel Mazurek. Wielkie brawo dla Marcela. I moi drodzy, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Dla każdego jeszcze na pamiątkę. Pamiątkowa smycz, żeby dobrze wspominali nasze obchody. Dobrze, moi drodzy, to jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich uczestników.
patrząc na elewację, która jest z boku, mamy hasło sportowe. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Czyli to jest takie śmiałe spojrzenie w przyszłość. A tą przyszłością są dzieci, które tam grają w trzech grupach, które się bawią, które mają być przyszłością tego klubu.